Afrodyta. Zapewne każdy słyszał o Afrodycie. To imię stało się marką. I to dosłownie. Pod nim reklamowały się rozliczne sklepy odzieżowe, linie kosmetyków i sex shopy. Miało kojarzyć się ze zmysłowością, kobiecością i wdziękiem. I słusznie. W mitologii greckiej Afrodyta była bowiem boginią miłości. W dzisiejszym odcinku opowiem zaś wam kilka mitów o tej przewrotnej olimpijce. Witam na moim kanale. Jeśli podobają ci się prezentowane tutaj mitologiczne historie i masz ochotę usłyszeć ich więcej, subskrybuj mój kanał. Zapraszam do oglądania. Wszyscy wiedzą, że Afrodyta narodziła się z morskiej piany. Mniej osób wie natomiast, że piana ta powstała po tym, jak tytan Kronos obciął swojemu ojcu Uranosowi genitalia. Te w zetknięciu z morską tonią doprowadziły do zapłodnienia morza i powstania bogini. Afros znaczy po grecku dokładnie piana i stąd starożytni Grecy wywodzili imię bogini. Ponieważ zaś ta najpiękniejsza narodziła się na Cyprze, mówili o niej również Cypryjka, a wyspa ta stała się jednym z najważniejszych ośrodków kultu Afrodyty w starożytności. Inne mity podają, że była córką Zeusa, jednak taka wersja jest zdecydowanie mniej spektakularna niż wyłonienie się z morskiej piany. Nie ma natomiast wątpliwości co do życia miłosnego samej bogini. Była ona żoną Hefajstosa, boskiego kowala. Nie znaczy to jednak, że była mu wierną, bo nie była. Miała liczne potomstwo i wielu seksualnych partnerów, w tym Aresa, boga wojny, Hermesa, boga złodziei, Anchizesa, który był ojcem Eneasza, czyli założycielem Rzymu, i wielu, wielu innych. Jednak do najważniejszych należał Adonis, pomniejszy bożek, który swoimi korzeniami sięga Syrii. A jego historia zaczęła się dosyć dramatycznie. Afrodyta i Adonis. Większość z was zapewne wie, że Jezus przy narodzinach dostał złoto kadzidło i tajemniczą mirrę. Była to żywica drzewa mirtowego i innych balsamowych drzew Arabii, o intensywnym zapachu stosowaną m.in. w lecznictwie. Nazwa zaś tej substancji pochodzi od imienia syryjskiej księżniczki Myrry. Tak się stało, że rozgniewała ona kiedyś Afrodytę. Bogini zaś okrutnie ukarała dziewczynę. Rzuciła na nią miłosną klątwę, która sprawiła, że dziewczyna zapałała pożądaniem do własnego ojca. Udało jej się nawet zrealizować swoje chore pragnienia, używając podstępu. Kiedy jednak oszustwo wyszło na jaw, król rzucił się na nią z mieczem. Kiedy już miał zabić własną córkę, żeby krwią zmyć z siebie hańbę, bogowie okazali Myrze łaskę i przemienili ją właśnie w drzewo mirtowe. Kiedy ze skaleczonego drzewa sączyła się więc żywica, Grecy mówili, że są to łzy Myrry. Ale wróćmy do Adonisa. Po 10 cyklach księżyca, kora magicznie przemienionego drzewa uniosła się, a z niej wyłonił się na świat właśnie Adonis. Okoliczności tych narodzin od początku wskazywały, że mamy do czynienia z kimś niezwykłym. Nawet jego imię w językach semickich oznacza nic innego jak pan. Tym dziecięciem zajęła się sama Afrodyta. Przekazała je do Królestwa Cieni na wychowanie Persefonie i prawdopodobnie to był błąd. Kiedy bowiem chłopak dorósł, okazał się być tak przystojnym, że zarówno Persefona, jak i Afrodyta zakochały się w nim. Wściekłe boginie oddały sprawę na wokandę Zeusa, który miał rozstrzygnąć, z którą boginią chłopak spędzał będzie życie i musiał podjąć jakąś decyzję. W międzyczasie jednak sam Adonis napytał sobie kolejnych problemów. Włócząc się bowiem po świecie, napotkał boginię Artemidę. Nie wiadomo do końca, co między nimi zaszło, jedno jest pewne. Bogini nasłała na chłopaka potężnego Odyńca, który staranował go i zabił. Wtedy Zeus musiał już interweniować. Wskrzesił Adonisa i wydał wyrok. 1/3 roku miał chłopak spędzać z Persefoną, 1/3 z Afrodytą, a pozostały czas mógł spędzać z kim sobie tylko chciał. Afrodyta na cześć swojego ukochanego ustanowiła święta Adonie, które czciły śmierć i zmartwychwstanie bożka. Te obchodzone były właśnie na Cyprze i w Syrii, chociaż z czasem rozsiały się po całym greckim świecie. Afrodyta i Parys. Parys był pasterzem, który wypasał swoje owce w Azji Mniejszej. Nagle z nieba olśnił go złoty blask i ujrzał smukłą, niebiańsko piękną postać, która zleciała na przyczepionych do butów skrzydełkach. Hermes, bo to właśnie on nawiedził Parysa,
poprosił go o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy trzema niewiastami. Kiedy Paryz je ujrzał, od razu zrozumiał, że ma do czynienia z nieśmiertelnymi. Były to Hera, Atena i właśnie Afrodyta. Te zrzuciły szaty i objawiając mu się nago, zażądały, żeby chłopak wskazał najpiękniejszą. Miał tego dokonać, wyręczając jabłko bogini, którą wybrał. Przerażony Paryz bał się gniewu każdej z nich, więc wstrzymywał się z osądem. Wtedy boginie spróbowały przekupić chłopaka. Hera zaproponowała, że jeśli Paryz wręczy jej owoc, zostanie największym władcą, jakiego znał świat. Atena obiecała Paryzowi największą spośród ludzi mądrość, a Afrodyta powiedziała, że jeśli ją wybierze, rozkocha w nim najpiękniejszą z żyjących kobiet. Wtedy Paryz bez wahania wręczył jabłko bogini miłości, pożądając jej daru najbardziej. Dajcie znać w komentarzach, kogo wy byście wybrali. Obietnice bogów są jednak przewrotne. Afrodyta nie dodała bowiem, że najpiękniejsza z kobiet ma już męża, który w pogoni za Paryzem podpali świat. Dokonując tego wyboru, Paryz rozpętał 10-letnią wojnę, która pochłonęła życia tysięcy ludzi. Wojnę trojańską. Cypryjce zaś należy oddać, że w konflikcie tym faworyzowała stronę trojańską, do której Paryz należał. Symbole. Przy omawianiu greckich bogów zawsze staram się opowiedzieć nieco o symbolach bóstw. To pozwoli nieco lepiej zrozumieć niektóre mity, a może także przydać się na przykład na szkolnym egzaminie. A więc Afrodyta przedstawiana była przez antycznych rzeźbiarzy jako piękna kobieta, często naga, zawsze w zmysłowej pozie. Była patronką płodności, miłości i kwiatów. Do jej atrybutów należał zaprzężony w gołębie rydwan. Symbolami zaś były róża, jabłko oraz mirt. Jak więc widzicie, dwa z tych symboli wystąpiły w zaprezentowanych dziś mitach. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie.